A w tym odcinku wieże Hanoi, i kilka sztuczek, które dorzucimy do naszej aplikacji. I powiecie, ha, no i co z tego? No nic, no ale zapraszam. Kompilujemy na start. Uwaga! I co? Wystartowała, nawet tika ładnie, jak się przesuwa. Trochę za szybko, ale to dlatego, że do naszej aplikacji dodałem takie stany zaraz pokażę. A tu co? No, właśnie, pyk, 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 zaczyna się realizować algorytm, czyli to rozwiązanie. Po prawej stronie w konsoli wyświetla się też lista tych kroków, i te kroki właśnie są tu realizowane: że z A na C, a że potem z A na B i tak dalej. Nie muszę mówić, jaki krążek, zawsze mogę brać tylko ten, który jest na naszym Paliku na tej wieży najwyższy. To w zasadzie działa jak stos, chociaż później, jak zobaczycie, zaimplementowałem tu sobie kolejkę. A no, tak, żeby poćwiczyć. No i co? Dodałem tu taki stan aplikacji, zobaczcie. Teraz pracujemy w trybie domyślnym, czyli takim, który niczego nie zmienia, wszystko leci jak leci. Ale jak wcisnę sobie F2, o to widzicie, wszystko się zatrzymuje. F1 znów to przywraca. Jak wcisnę sobie. O, skończyło się. Jak wcisnę sobie F3. To zobaczycie za chwilę, tylko jeszcze raz uruchomię. Zobaczycie za chwileczkę. O, jaki tutaj mamy stan aplikacji. O, wcisnąłem F3 i weszliśmy w tryb krok po kroku. I teraz, za pomocą F12, mogę sobie następną klatkę sam, jakby tutaj przesuwać kolejne kroki. Przy czym tu dosłownie jest to krok klatki. Zatem ja tutaj ponownie sprzęgłem krok. Naszej wieży Hanoi z klatką aplikacji. Ale o, mogę sobie teraz w to zaingerować i tutaj za pomocą naprawdę prostych trików mm, modyfikować te kolejne kroki. Modyfikować to nie do końca, co kontrolować. O, dobrze, no to co? F1, i teraz przechodzimy do następnego kroku, który znów jest tym defaultem. No i co? Jeszcze jest jeden tryb, który tu chciałem pokazać. Tryb slow. Nic nie muszę. Przesuwać. O, samo się przesuwa, ale zwolniło. I to nie zwolniło tylko w tej aplikacji z wieżą Hanoi. Te cztery stany będzie można sobie wykorzystać w zasadzie w każdej aplikacji. Można je tam potem też udoskonalić. Na razie są dosyć prymitywne, ale jak widzicie całkiem skuteczne. Wróćmy do Trybu Default o F1 i jedziemy z koksem. Także w konsoli cała lista rozwiązania. Tu wszystko ładnie pokazane. Może już niech dotykanie zniknie, bo oszalejemy. Uwaga! To, co tutaj macie. Te AC, AB, CB. Można było uniknąć tych oznaczeń ABC, bo te moje paliki tak pooznakowałem. Ale zdecydowałem się to zachować, bo w szkole z reguły tak się to pokazuje. Także trochę sobie utrudniłem dodając numerację ABC, bo mogłem pracować na indeksach 0, 1, 2 i naturalnie można to było jakieś wektory, nie wektory robić. A ja tu wydziwiłem ABC, ale zrobiłem to celowo. Chciałem zachować taką notację, i od tych właśnie literek ABC uzależniłem ten główny algorytm rekurencyjny dla wieży Hanoi, który nam te rozwiązania tu wygenerował. No to. Popatrzcie, jak to wszystko chodzi w środku. W pliku nagłówkowym naszej aplikacji umieściłem klasę, która będzie zawierała te stany. Stany aplikacji. I tutaj jest publiczna cecha a co nam szkodzi, publiczną zrobić która obecny stan przechowuje. I od tego momentu, a ściślej tutaj, jeszcze w konstruktorze dodałem Cztery takie przybindowania. Przypisaliśmy pod F1, F2, F3, F4, właśnie zmianę takiego stanu, i od tego momentu w każdej aplikacji, którą tu sobie wymyślimy, będzie można obsługiwać te cztery stany. W bardzo prosty sposób, wręcz prymitywny. Ja je tutaj obsługuję. Hmm. To nie jest najlepsze rozwiązanie, ale tworząc je, chciałem pokazać Wam, że czasami będzie coś takiego potrzebne. Kiedy robimy aplikację, chcemy kontrolować. Co obecnie wyświetlamy. Wyobraźcie sobie, że robimy grę. No czym innym będzie menu, kiedy każda klatka pokazuje mi menu i trzeba najpierw się zdecydować na jakieś opcje konfiguracyjne. A czym innym będzie wyświetlanie już samej gry, w której no nie będzie czasu na generowanie klatek menu, prawda? bez sensu. Więc są takie pewne stany. Takie strumienie, które trzeba kontrolować. No i tutaj ja te stany dorzucam o w taki naprawdę prosty sposób ba nawet taki trochę niezręczny ja nie lubię tutaj robić y, slipów w pętlach ale powiedzmy że chodziło mi tu bardziej o ideę pewną ideę tych stanów w których jest aplikacja a nie o piękną tu implementację y, możecie sobie to w jakiś inny sposób spróbować rozwiązać ja zrobiłem to tak zobaczcie na końcu generowania każdej klatki obrazu jeżeli jest opcja stan kroki, krokowy, to wtedy pętla tutaj przechwytuje nam cały proces, sama sobie działa, nikomu nie daje dojść do słowa, no chyba że ktoś wciśnie F12. A dlaczego tutaj te slipy robię? A zróbcie sobie doświadczenie. Odpalcie sobie pętlę, która. Coś tam robi, ale nie slipy. Jakąś instrukcję, która robi, i ona non-stop działa. Zobaczcie, jakie zużycie zasobów, a potem trochę ją przyslipujcie. Zobaczcie, jak wtedy wygląda zużycie zasobów. Ok? A to tak w ramach ćwiczeń. I takiego testu z ciekawości. Ok, więc tu jeden efek i już mamy obsłużony step. Jak jest step, to będziemy czekać na to F12, by pójść dalej i odnowić krok całej tej głównej pętli. Tak o tej o właśnie tej naszej, którą już tu pewnie minąłem. O, tu jest, tak. To jest jedna teraz troszkę niżej. O, tutaj w tym miejscu jak jest pauza, to zobaczcie, przechwytuję wyświetlanie i zaczynam kolejną klatkę. Czyli takie puste klatki generuje. Pozwalam tylko się napisom wyświetlić, że właśnie to jest stan pauza. I tyle. Tak, czyli cała ta logika aplikacji, którą tu malujemy, czyli te wszystkie kroki naszej wieży Hanoi, czy wież w sumie. Nie, nie zadzieją się, no bo stan pauza wcześniej to blokuje. Czyli coś tam się wyświetla, ale takie nicą. Nie? Tu się nie dzieje ta logika. No dobra, to jeszcze nam zostało, chociaż ten slow pokazać. No to już jest to total primitive, nie? Jeśli jest stan slow, to po wyświetleniu klatki tu czekaj sobie. O, no, takie to. I tu jeszcze uwaga. Dodajemy do naszych aplikacji taką sekcję po display. Nazwijmy to. Operacje po wyświetleniu klatki, czyli jeszcze w ramach tego samego stepu, tej samej klatki, ale już po wyświetleniu. Jakieś takie różne operacje kończące, czy coś. Tu właśnie będę miał taki test, czy jeszcze zostały jakieś kroki do wyświetlenia mojej wieży Hanoi, a ściślej tego rozwiązania. Zresztą zaraz do tego też wrócimy, ale zacznijmy od początku, czyli teraz już przyjrzymy się, jak tu zrealizowałem to całe Hanoi. Stała n, ilość krążków. Nie ma co tłumaczyć. Położenie wież. Mapka z trzema punktami zaczepienia dla moich wież, które będę rysował, żeby tak były ładnie. Yy, trzy na ekranie. Tutaj dlaczego taka mapka? A właśnie dlatego, że chciałem połączyć tę literkę ABC z położeniem. W ogóle utrudniłem sobie, bo gdybym zrobił zwykły wektor 0, 1, 2 indeksy, wszystko byłoby łatwiej, ale zrobiłem to celowo. Właśnie chciałem zachować to ABC, już o tym wspomniałem, bo z reguły tak jest gdzieś w tym procesie szkolnym i te różne algorytmy na Hanoi, różne implementacje, to zawsze gdzieś te ABC się tam przewija, w podręcznikach również, więc no, niech już tak będzie, niech się szkoła cieszy. Nie zasłużyła, ale co i to. Wektor. Prostokątów zwykłych to są te trzy paliki, no, gdzieś to trzeba przechować, jakoś to trzeba będzie wyświetlić. Uwaga! Krążki na wieży to taki duet. Prostokąt i tekst. Dysk disk będzie tu reprezentował te krążki. Te dyski takie. No na wieżach, nie? Prościutko. No to to taka para będzie. Tu w zasadzie to jest. Nic innego jak rectangle shape, czyli ten nasz prostokąt, ale taki wzbogacony o wartość, którą tam przechowuje. 1, 2, 3, 4, 5, aż do n. No i tekst, który chce, żeby się też wyświetlił, żebym widział, jaki to jest krążek, jaką ma wielkość. No dobrze. Jakieś stałe, które posłużą do określenia wielkości tych krążków, wysokości, odstępów, tam narastającej szerokości, w zależności od wagi tego krążka, czy tej wartości. No takie bardzo intuicyjne rzeczy. To wszystko już znacie. To wszystko są shapey, tu otuliny, fonty, cudawianki, pozycje. Sami sobie to przeczytajcie. Tu jest konstruktor. Po prostu. Set position. No cóż to może być? No zarówno mój obiekt, który tu jest prostokątem, jak i ten tekst, który się z nim tam ściśle wiąże, no pozycjonuje w jakimś miejscu po prostu. A tu rysuję oba naraz, jak już wiem, że są razem i ten prostokąt, który robi zakrążek i ta liczba, którą tam widzieliście, Tutaj jest rysowana, nic tu nie ma. O tu sobie te dwie stałe, ale bodajże tak, prywatne. No tu sobie je pobieram. No i taki tam przecież jakoś muszę się do tych prywatnych dobrać, nie? E, dobra, no to co? Kolejna klasa. No co tu może być? No i główne. Zwróćcie uwagę na tą prywatną tutaj własność. Tak się trochę wydziwiłem, ale celowo żebyście poćwiczyli przy okazji kontenery estelowe, tu mamy kolejkę o dwóch końcach. Taka lista, tylko że łatwo z początku i z końca tam dodaje i odbiera. Nie? Takie dwa końce, których mam uchwyt, przydają mi się tutaj. A co tutaj będziemy w tej kolejce przechowywali? Wskaźniki na te dyski. Dlaczego wskaźniki? Bo chcę ten wskaźnik z łatwością wywalać i wkładać na następny. Następną tą kolejkę, a nie żeby usuwać obiekty i robić jakieś kopie. Czyli te moje krążki, będzie ich zawsze, powiedzmy n, a tu będę tylko żonglował wskaźnikami, tak, żeby wskaźnik lądował na krążkach, na tych ABC palikach, a nie cały obiekt. Więc tylko wskaźniki. Po prostu wydaje mi się to tu o wiele bardziej rozsądnym rozwiązaniem. Dlatego wskaźnik. To tak wyjaśniam, dlaczego tak konstrukcja. Wektor, czyli 3. Kolejki mógłbym tu też stos zastosować, ale nie zastosowałem, dlatego że stosu nie ma jak wyświetlić, bo mam dostęp tylko do tego od góry, a chciałbym swobodnie przechodzić przez wszystkie, pobierać sobie i tak dalej. Więc no, wektor i zamiast stosu kolejka o dwóch końcach, gdzie mogę od początku przejść do tyłu lub od tyłu przejść do początku bez żadnego problemu. W środku wskaźniki na krążki. Taka konstrukcja. Już chyba więcej powiedzieć się nie da. Zresztą czytajcie komentarze. No i co? Konstruktor przygotowuje miejsce na te, na te trzy kolejeczki. Jakaś informacja, No co nam szkodzi na ekranie coś napisać. I metoda, która dla zerowego krążka. Nie krążka, tylko palika. Powinno być w sumie to A. Ale to jest taka wewnętrzna metoda, raz wywołana, więc już niech będzie. Czyli ten pierwszy. Ta pierwsza kolejka z tych trzech, tam tworzę, o właśnie tą metodą create, tworzę tutaj te n krążków. Jak? A wykorzystując metodę push, gdzie właśnie tu tworzę nowy obiekt i wskaźnik do niego zwracam. A sam ten konstruktor, zobaczcie, działa w ten sposób tego dysku, tu się cofnę, że podajemy. Dysk i jego wartość 1, 2, 3, n i na podstawie tej wartości to będzie coraz szersze i odpowiednia liczba się będzie wyświetlać. Zatem proste mamy tutaj metody. Push, wkładanie wskaźnika na dany krążek, na palik o numerze. Zdejmuję, proszę bardzo, pop. Zdejmuję z jakiegoś krążka, czyli wywalam po prostu ten wskaźnik. Uwaga, nie czyszczę pamięci, bo nie chcę utracić tam, nie ma delete, nie, tylko po prostu usuwam wskaźnik z kolejki, ale nie czyszczę pamięci, na którą ten wskaźnik wskazywał, bo te krążki do końca mają tam żyć i istnieć. Ja tylko tu wskaźnikami żongluję. No i metoda from to, gdzie pokazuję, przełóż z jednego na drugi. Sąsiad przeszkadza, będę musiał na chwilę przerwać pewnie nagrywanie. From tu, czyli zabierz z tego from, później na ten następny. I tu ten przerzucenie tylko wskaźników nastąpi. Krążek sobie będzie siedział w tej pamięci, gdzieś siedział. Jemu to obojętne. No i samo rysowanie. Pokazuje, który krążek, a następnie rysuje sobie wszystkie krążki, które są w tej kolejce, zachowując pewną logikę, dzięki której, wiedząc, gdzie jest krążek, jaką ma pozycję, wiedząc, jakie to są. Te krążki rozmiarowe, bo tam mam te stałe, wysokość, step. Tam wszystko jest takie przemyślane, żeby się ładnie rysowały. Jeden na drugim, tak na środeczku, tak jak to widzieliście. Nie omawiam tego, bo to jest taka zabawa na płaszczyźnie. Ile przesunąć tu, jaki algorytmik maleńki wymyślić, żeby się to ładnie tam wszystko robiło. No i tutaj jest o ta zamiana, tak? Że jak to jest A, że jeżeli indeks jest 0, to to jest literka A, jak jest 1, to to jest B. Tu właśnie konwertuję to, żeby tu w tym żeby tutaj znak był też dostępny, nie tylko indeks 012, ale ten znak. Żeby później na tej konsoli właśnie znakami się też posługiwać. No także, mówię, tym się troszeczkę utrudniłem, ale chciałem, żeby tu gdzieś to ABC było też uwzględnione. No tak się wytłumaczyłem, a co? No dobra, to co tu teraz mamy? A, no i to już jest w zasadzie pewna puenta tego wszystkiego. Lista par znak znak. To jest to, gdzie przechowam rozwiązanie, że, że A na C, z, B, z A na B, tam z B na C, z C na A i tak dalej. Tu jest lista kroków, które muszę wykonać. I Hanoi, czyli moja rekurencyjna metoda, która rozwiązuje, no to już możecie sobie nawet w moim kursie Hanoi zobaczyć, co to było, jak to rozwiązywać. Tu jest już nie tłumaczę, ale tutaj Hanoi zamiast wyświetlać na ekranie te A, C, B, C, po prostu tworzy mi taki wektor, Taką listę, przepraszam, par z rozwiązaniami. Czy każda kolejna para to jest skąd, na co przesuwam? Tu się wszystko skupi, zgromadzi, zbierze. Jak Hanoi skończy działanie, to mam zbiór kolejnych kroków zapamiętany. Tak? Zresztą ja to uruchomię na chwilę, żebyście tak jeszcze raz mogli na to spojrzeć. Na konsolkę sobie zobaczcie. Na konsolkę. O, widzicie. I tu widać, że z A na C, z A na B, z C na B, z A na C, tak i tak dalej, i tak dalej. Nie? No, tak to ma działać. No, to już ostatnia część. Dopowiadamy, czego nie dopowiedzieliśmy. Tu mamy wyświetlane te stany 4. To tak przy okazji, do labelów dorzuciłem jeszcze jeden. I on tu już z nami zostanie, bo będziemy sobie te stany tam czasem używali. Na stałe też dorzucamy do aplikacji. Jakąś miarę czasu. Nie, niech tam sobie będzie. Dobrze. No i teraz już tutaj się zaczyna to, co do tego odcinka jest przeznaczone. Zobaczcie, tutaj mam w komentarzach to, co jest dla danego odcinka, a to, co już tu nam będzie towarzyszyć, no to jest właśnie gdzieś tam wyżej, wcześniej, coś w tym stylu. Dobra. No to co? Położenie palików sobie określam. To są te trzy takie oddzielone paliki. Mają tam jakiś podstawy ten, ten punkt zaczepienia to będzie ich podstawa tam na dole. To no, zwykła zabawa na płaszczyźnie tutaj po, po, położenia, pozycjonowania. Co tu mamy? A, no tak, tutaj sobie te trzy prostokąty, paliki, przygotowujemy jakieś tam rozmiary, kolory, punkty zaczepienia, bum na ekranie i tak dalej. O, tutaj pozycjonujemy względem tego, że palik A to tu leży, ma początek, palik B ma tu początek, tu gdzie jest ten wektor i tak dalej. No to takie jakoś trzeba to narysować, nie? Zresztą znacie już te metody z wcześniejszych odcinków. Rzut okiem i mówicie proste, proste. No i tu stworzyliśmy sobie te nasze Hanoi całe. A tu je rozwiązaliśmy. Hanoi na paliku ABC. O, właśnie tu chciałem to zachować, żeby tu nie było żadne 0, 1, 2, tylko żeby tu było jawnie tak ABC. Bo wiele implementacji takich szkolnych ma to ABC, więc niech tam ma sobie. To stworzy mi listę kroków. Czyli to coś, co wyląduje o tu w tym. O. No i to, ponieważ do tej listy kroków mam już dostęp, tu jeszcze sobie właśnie na konsoli wyświetlam te pary. Zana C, na B, bla, 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 bla. Nie? No i przechodzimy do całej głównej pętli. A główna pętla zaczyna się nasza w tym miejscu. I w zasadzie prawie że się tu kończy. Cóż tu robię? Wyświetlam sobie trzy paliki. A następnie wyświetlam. No to, tu, tu mała niekonsekwencja. Tu powinno być A, tu B, tu C. W draw powinien mieć zamianę. Ach, no nic. Wyświetlam zawartość palika. Pierwszego, drugiego, trzeciego. No to właśnie jest ABC. Kurcze, no jeszcze tu zapomniałem zmienić. Bo najpierw miałem w ogóle bez ABC, wiecie? I tłumaczę się trochę. Miałem tu w ogóle bez ABC. I na początku to było wszystko 012 po prostu. No ale potem pomyślałem, że dodam to ABC i tak o widzicie, do nie dodałem. Tu powinno być zamiast indeksów, to powinno być czar, i tu powinno być A, tu B, tu C, i wtedy już było tak dla ucznia. O! Ja to celowo zrobiłem, żebyście to teraz przerobili sobie i taką implementację dodatkową tu, pracę swoją w to włożyli jakąś. Jak już wyrysuję wszystko, to wyświetlam. Ale po wyświetlaniu, uwaga, to jest ważne. Jeżeli jeszcze coś jest tutaj na wieży Hanoi, to troszkę poczekaj, odpal dźwięk. Tyk, tyk, tyk. W zasadzie powinienem najpierw odpalić dźwięk, a potem trochę pospać. Wtedy by było bardziej zgrane to w czasie. O tak, byłoby chyba lepiej. Najpierw dźwięk, bo tu właśnie się wszystko wyświetliło display, więc teraz by wypadało dźwięk zrobić, że się tu coś ruszyło, a dopiero potem pospać. A widzicie, jeszcze coś zawsze czek poprawi. I co robię? A potem przesuwam krążki. I tu nie wyjaśnię dlaczego tak zrobiłem Minus -65. Spróbujcie zgadnąć, ale generalnie biorę sobie z tego zapamiętanego wzorca, biorę sobie tutaj jeden znak odejmuję od niego 65, bo ale drugi znak odejmuję od niego 65 i to są argumenty dla metody from to. A dlaczego takie? No właśnie dlatego, że tu też zapomniałem zamienić. Tu też powinno być from A to B, nie? Tu powinno być, że z A na B na przykład albo coś takiego. Przeróbcie sobie. I co robię? Usuwam z przodu tej listy, ten krok, bo już go zrealizowałem. Czyli ta lista, która się tu wyświetla po prawej, jeszcze raz, zobaczmy. O, to jest tak, że on bierze to pierwsze AC, przesuwa, rysuje i na końcu przesuwa. Rysuje, przesuwa, rysuje, przesuwa. Przesuwa w tym sensie, że usuwa ten pierwszy, i on zawsze bierze pierwszy z listy. Nie? Pierwszy z tej listy par. A potem, jak już ustawi tę zmianę z A na C, to wywala to A na C i wtedy już pierwszym jest AB. I w następnym kroku bierze znów tylko AB. Zamienia, wywala i potem w następnym kroku CB. Jak już skończy, to już nic nie przesuwa, nic nie zamienia, wyświetla cały czas ten ostatni stan, który jest, czyli kiedy wszystkie paliki już wylądują sobie. Nie paliki, tylko krążki na ostatnim paliku. Okej, okay. tyle w tym odcinku. Mam trochę poplątanie języka. Jestem zmęczony tygodniem pracy i ciężko mi zebrać myśli, ale chciałem to dzisiaj dla Was wrzucić, także przepraszam za słowo plątwo i takie jakieś zawiechy. Tyle na dzisiaj.